a Londyn zwrócone były dziś bez cienia przesady oczy ogromnej części. Królewski pogrzeb. Pierwszy tak uroczysty od pogrzebu Winstona Churchilla w 1965 roku zgromadził bezprecedensową reprezentację koronowanych głów i przywódców. To jest oczywiście moment, kiedy kończy się jakaś epoka nie tylko w historii Wielkiej Brytanii, ale także i w historii Europy i świata. Do wczorajszego wieczora najważniejsi politycy oddawali hołd królowej w Westminster Hall, gdzie wystawiono trumnę z ciałem monarchini. Wpisywali się także do księgi kondolencyjnej. To strata, która pozostawia ogromną wyrwę, ale jak powiedziałem królowi, ona będzie z nim na każdym kroku, w każdej minucie. W każdej chwili. Król Karol III z głowami rozmawiał wczoraj wieczorem w pałacu Buckingham. Prezydenta Ukrainy reprezentowała na uroczystościach pierwsza dama Ołena Zełenska. Na pogrzeb nie zaproszono przedstawicieli tylko Rosji, Białorusi, Syrii, Wenezueli, Afganistanu i Birmy. By móc być dziś blisko królowej, do Londynu przybyło ponad milion żałobników. To historyczna chwila, bardzo emocjonalna. Nie spodziewałem się, ale gdy zobaczyłem rodzinę, gdy przejechała trumna, to było bardzo wzruszające. W Wielkiej Brytanii ogłoszono dzień wolny od pracy. Dla chcących wspólnie przeżywać emocje w parkach przygotowano ogromne ekrany. Oddawanie hołdu przed trumną to nie dla mnie, ale jestem tu, bo szanuję królową jako kobietę. W świecie mężczyzn osiągnęła niesamowite rzeczy. Ostatnie dni do dzisiejszego świtu, gdy zamknięto wielokilometrową kolejkę, hołd królowej oddały setki tysięcy osób. Ostatnia była Chrissy Hirey, zatrudniona przez Królewskie Siły Powietrzne. To był zaszczyt zrobić Sił Powietrznych i jako kobieta oddać hołd wspaniałej damie, której nikt nie zastąpi. Dziś protesty wstrzymali nawet przeciwni monarchii republikanie. Ze słynnych ogromnych ekranów na Piccadilly Circus zniknęły reklamy. Służby postawiono w stan najwyższej gotowości. Dotąd jednak informacji o incydentach. Na całym świecie uroczystości mogły oglądać nawet 4 miliardy ludzi, połowa ludzkości. Jan Mikruta, Wydarzenia.